Witam. Dzisiejszy temat to siła w sportach walki. Ja osobiście uważam, że siła jest bardzo ważna w sportach walki i nie mam tutaj na myśli bycia dużym, a bycie silnym, ponieważ te dwa elementy nie zawsze idą ze sobą razem. Może być ktoś nieduży, a być bardzo silny, oraz może być ktoś duży, a nie dysponować taką siłą, która by wskazywała na to, że on mógłby tą siłą dysponować. I teraz dlaczego siła jest dla nas tak ważna? Przede wszystkim tu nie chodzi tylko o to, żeby być silnym, ale ta siła czemuś ma służyć. A siła dla nas, ludzi, jest taką bazą, fundamentem, takim punktem wyjściowym do innych zdolności fizycznych człowieka. Okay? A więc jeżeli mamy silne ciało, a więc mamy silne mięśnie, silne stawy, silne ścięgna, możemy w dużo lepszym stopniu podnosić nasze inne zdolności. Takie jak na przykład trening techniczny, takie jak szybkość, takie jak mobilność, jak rozciąganie. Okay? Ponieważ dzięki temu, że nasze ciało jest silne, mamy dużo mniejszą możliwość odniesienia kontuzji w trakcie tego treningu, a więc możemy trenować więcej. Okay? Za pomocą siły, za pomocą treningu siłowego, także bardzo dobrze możemy wpływać na podnoszenie naszej wytrzymałości. I może się to wydawać co niektórym osobom nietypowe i dziwne, co powiedziałem, ale tak właśnie jest. I powiem, na jakiej zasadzie to się wszystko odbywa, gdy będę robił odcinek o treningu wytrzymałościowym, o wytrzymałości. Dzisiejszy temat to jest siła, więc na niej się skupmy. I teraz oczywiście, że każdy fighter chce być silny. Wszyscy chcemy być silni, ale wielu fighterów zaniedbuje trening siłowy w obawie, że stracą swoją szybkość bądź swoją technikę. Często o tym słyszę i często słyszę, że nie, ja nie robię treningu siłowego, bo mogę po prostu być zaraz wolniejszy, nie ruszam tego. I ja osobiście uważam, że jest to bardzo złe podejście do sprawy, ponieważ to nie siła powoduje, że my jesteśmy wolniejsi. Okay? Siła jest potrzebna, siła jest dobra. Okay? To nie siła to powoduje, tylko metody treningowe, którymi próbujemy zrobić tą siłę, bądź dobór ćwiczeń powoduje, że możemy tracić po prostu naszą technikę oraz szybkość. Robisz siłę, a tak naprawdę czujesz się wolniejszy. I teraz mamy dwa, jak gdyby, takie typy budowania naszej siły. Pierwszy typ to jest budowanie siły w oparciu o system mięśniowy, a drugi w oparciu o system nerwowy. Gdy mówimy o budowaniu naszej siły, o system mięśniowy, mamy na myśli to, że chcemy naszą siłę uzyskać ze zwiększenia objętości naszych mięśni, a więc mówiąc potocznie, pakujemy, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o treningu układu nerwowego, mamy na myśli to, że chcemy, tak mówiąc w skrócie, nabyć lepszą komunikację pomiędzy nerwami a mięśniami. Jest to bardzo dobry sposób treningowy, niesamowity, ponieważ możemy potroić naszą siłę, nie zwiększając naszej masy, tylko dzięki temu, że mamy lepszą właśnie komunikację pomiędzy nerwami a mięśniami. I będę to na pewno omawiał, ponieważ jest to bardzo ważna metoda treningowa. I oczywiście możemy łączyć ze sobą te dwa typy pracy, czyli pracę nad układem mięśniowym oraz pracę nad układem nerwowym. Mogą one być ze sobą łączone, tylko trzeba wiedzieć jak oczywiście. I teraz, co powoduje, że wielu fighterów obawia się, że możemy w trakcie treningu siłowego stracić naszą technikę lub też naszą szybkość? I tutaj mamy takie trzy powody, takie podstawowe bądź też główne trzy powody. Pierwszy powód jest taki i dotyczy on tego, w jaki sposób pracujemy nad naszym układem mięśniowym. Okay? Ponieważ dla wielu osób praca nad siłą oznacza to, że trzeba pójść na siłownię, wziąć ciężary i pracować tak, jak robią to kulturyści, czyli tak zwanym metodą treningiem piramidalnym. I osobiście uważam, że jest to najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Okay? Ponieważ taką pracą przygotowujemy nasze mięśnie i system nerwowy do pracy, która później w walce nie będzie w ogóle wykorzystywana.
A więc nie chcemy tego typu pracy. Dużo lepszym rozwiązaniem dla nas będzie praca nad taką metodą, którą nazywamy drabiną siły. Okay? Czyli nie piramida kulturystyczna, tylko drabina siły. I jest to bardzo dobry sposób treningowy, w którym możemy podnosić, budować nasze mięśnie bez utraty szybkości i bez utraty techniki. I jest to typ pracy, który będę także omawiał, ponieważ dla wielu osób on będzie bardzo istotny i na pewno bardzo przydatny. Przejdźmy do drugiego powodu. Przy drugim powodzie mogę zadać takie pytanie, które zadaję często swoim studentom. Powiedz mi, jakie mięśnie będą pracować wtedy, gdy chcemy uderzyć lub kopnąć, powiedzmy, chcemy uderzyć mocny cios prosty. Okay? Które mięśnie naszego ciała będą pracować na to, aby nasz cios prosty był bardzo mocny? No i teraz oczywiście wiele osób może powiedzieć, że ktoś powie, że bark, ktoś powie, że klatka, ktoś powie, że najszerszy grzbietu i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziemy dostawać odpowiedzi takich pojedynczych jak gdyby elementów. Ale przecież możemy zadać sobie teraz kolejne pytanie. Czy jeżeli naciąłbym ci łydkę, to będziesz w stanie dalej uderzyć mocno cios prosty? No nie. Czy jeżeli uszkodzę ci brzuch, będziesz w stanie uderzyć mocno cios prosty? No też nie. A więc jaki z tego wniosek? Ano taki, że nasze ciało w walce, nie możemy tutaj podchodzić do tego na zasadzie pojedynczych grup mięśniowych. Ponieważ nasze ciało to jest łańcuch. Jeden duży łańcuch składający się ze stawów, z mięśni, ze ścięgiem, który w swoim końcowym efekcie, w swojej pracy daje nam bardzo mocne uderzenie. Zgadza się? A więc jeżeli wiemy, że do mocnego uderzenia lub kopnięcia potrzebujemy siły całego łańcucha naszego ciała, to mamy jasną wskazówkę, że w taki sam sposób musimy pracować nad siłą, gdy pracujemy na przykład z obciążeniem. Zgadza się? A więc nie chcemy w naszym treningu siłowym izolować naszych grup mięśniowych. Okay? Owszem, gdy wyizolujemy jakieś grupy mięśniowe, one dalej będą rosły, okay? Nawet bardzo dobrze, będą dawały ci jakąś siłę, ale one nie będą nabywały umiejętności pracy i współpracy z innymi mięśniami. Okay? To jest bardzo istotne. Fajterzy często korzystają z tego, gdy mają na przykład jakąś dużą osobę do walki, przypakowaną, która właśnie trenowała izolując swoje grupy mięśniowe. Wystarczy wejść w klincz, zmienić mu pozycję i on już jest bezradny, ponieważ jego mięśnie nie potrafią pracować i współpracować ze sobą. Już go możesz wywracać. A więc to jest dla nas ten drugi powód bardzo ważny, że najgorszą rzeczą, którą możemy tutaj zrobić, to próbować izolować nasze grupy mięśniowe. Okay? Nie chcemy tego. Chcemy wykorzystywać wszystkie grupy, przypięcia i tak dalej, całego naszego ciała, ponieważ w ten sposób bijemy i kopiemy. To jest proste. I teraz trzeci powód. Wielu fajterów sądzi, że trening siłowy dla fajterów polega na tym, że musimy się dociążać w tych ruchach, które później w walce są wykorzystywane jako po prostu w tych ruchach, z których korzystamy później w walce. Okay? Czyli powiedzmy, że jeżeli mam na myśli to, że chcę uderzać mocno cios prosty, no to wiele osób podchodzi do tego w ten sposób, że aha, czyli muszę wziąć teraz duże obciążenie i pracować, wykonywać ciosy proste, ponieważ to sprawi, że będę silny. Okay? Albo tam wyciskać, wypychać coś w tym ruchu. Niestety, ale to także nie jest dla nas dobre rozwiązanie i musimy tutaj z tym uważać. I mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, ponieważ jeżeli dociążymy się w ten sposób i będziemy próbować wykonywać ruchy z dużym obciążeniem, to nasz system nerwowy na to nie pozwoli. On będzie się ratował i będzie skracał nasze ruchy. A więc robiąc wtedy tak zwany trening siłowy, tak naprawdę będziemy tracić, będziemy stawać się coraz wolniejsi. Okay? A więc nie chcemy się dociążać w tych ruchach, które
później w walce mają być wykorzystywane jako te precyzyjne. A ciosy proste są precyzyjne, kopnięcia, sierpy i tak dalej. A więc nie możemy się dociążać w ten sposób. No to teraz pytanie pozostaje, w jaki sposób trenować z obciążeniem, żeby nie robić sobie krzywdy, okay? Żeby nie tracić szybkości, żeby nie tracić techniki i tak dalej. I tutaj nasze podejście musi być troszeczkę inne, ponieważ my nie będziemy się dociążać w poszczególnych jak gdyby ruchach odpowiedzialnych za walkę, tylko będziemy dociążać cały system, całe nasze łańcuchy biomechaniczne naszego ciała, będziemy poddawać obciążeniom, ponieważ to będzie dla nas bardzo dobre. Przy takim układzie możemy pracować z naprawdę bardzo dużymi ciężarami i nie będziemy wtedy tracić ani naszej szybkości, ani naszej techniki. I teraz jak to zrobić? Powiem za chwilę. No dobrze, gdy w 7 odcinku mówiłem o biomechanice, podkreślałem, że za siłę naszych uderzeń i kopnięć odpowiedzialne są łańcuchy kinematyczne, impet, oddech siły oraz napięcie. Zgadza się? A więc oczywistym dla nas będzie to, że jeżeli zaczniemy pracować nad siłą, to będziemy chcieli skupić się na tych właśnie elementach. I to, co jest dla nas także ważne, to będziemy chcieli, żeby te wszystkie elementy grały ze sobą naraz. Okay? Musimy je wszystkie zgrać ze sobą. I teraz, co mam na myśli? Mówię na podstawie 2 przykładów. Myślę, że to będzie najszybsze. Zobaczcie, pierwsze ćwiczenie to standardowe uginanie na biceps. Zgadza się? Wszyscy znamy to ćwiczenie. No jest to fajne ćwiczenie na biceps. Oczywiście ono spowoduje, że mięsień będzie mi rósł, będzie zwiększał swoją objętość i oczywiście jakąś siłę z tego będę mógł generować. No ale jak to ma się przyłożyć dla mnie na walkę? W jaki sposób? Mięsień jest izolowany. Nic tutaj nie zachodzi takiego, z czego mógłbym skorzystać w walce. Oprócz tego, że ten mięsień mi się po prostu zwiększy. Problem jest jednak taki, że ja nie jestem kulturystą. Okay? Ja nie trenuję po to, żeby mieć mięśnie na pokaz. Ja potrzebuję mięśni, które będą ze sobą współdziałać później. Okay? Cały łańcuch będzie dla mnie pracował. A więc sprawdźmy teraz sobie drugie ćwiczenie, które zrobię z odważnikiem. I to ćwiczenie będzie się nazywało zarzut clean do rack position. Okay? Zwróćcie na to uwagę. Okay? No i teraz mógłbym się zapytać, co ja tutaj właściwie zrobiłem. Dla laika będzie to po prostu zarzut na klatkę piersiową. Okay, powie, że no co zrobił, zarzucił na klatkę piersiową i to wszystko, co tutaj miało miejsce. I teraz musimy nauczyć się pewnej rzeczy, ponieważ my nie możemy oceniać ćwiczeń na podstawie tego, co widzieliśmy, jako ten efekt końcowy, tylko na podstawie funkcji, które musiały zaistnieć, aby ten ruch powstał. Okay? I teraz, jeżeli sobie zaczniemy analizować, co ja tutaj zrobiłem, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to puściłem rękę w tył po to, aby ona za chwilę poszła do przodu, generując impet. Okay? Impet generowałem z bioder. Moje nogi były wpasowane mocno w ziemię, natomiast biodra odpowiadały za to, że odważnik szedł w górę. A impet z bioder to jest dokładnie to samo, co robimy przy kopnięciach, co robimy w trakcie przemieszczania się. Okay? A więc jest to dla nas bardzo ważny składnik walkowy. Zgadza się? A więc uzyskałem impet z bioder. Następnie poszła ręka i zacząłem wprowadzać się w stan lekkiego rozluźnienia, ponieważ będąc rozluźnionym, zacząłem nabierać szybkości. Okay? To jest dokładnie tak samo jak w walce. Zauważcie, że gdy wyprowadzamy uderzenia, to my nie jesteśmy cały czas spięci. Zgadza się? Jest moment, w którym wyprowadzamy uderzenie, rozluźniamy się, aby ta ręka była szybka, następnie dopiero ręka dochodzi do celu. A więc to jest ten drugi etap, w którym się rozluźniłem, żeby uzyskać prędkość. Co było dalej? Odważnik wykonał swoją drogę
i lądował na mojej klatce piersiowej. Moment, w którym odważnik lądował na mojej klatce piersiowej, był momentem odpowiadającym dla mnie przyjęcie uderzenia. Okay? No i teraz, co się dzieje z naszym ciałem, gdy my przyjmujemy uderzenie? Staramy się rozluźnić, czy przyjmujemy to uderzenie przypinając ciało? No oczywiście przypinając ciało. A więc to, co zrobiłem, to przypiąłem ciało, to jest jedno, i drugie, wyrzuciłem powietrze z przepony. Wyrzut powietrza z przepony pomagał mi jeszcze mocniej dopiąć swoje ciało. Okay? A więc to, co miało miejsce, to było to samo, co miałoby miejsce w trakcie, gdy przyjmuję uderzenie, ale kiedy jeszcze? Kiedy wyprowadzam uderzenie. Przecież kiedy wyprowadzam uderzenie, to jest ta faza rozluźnienia, ale co jest później? Jest moment, w którym wyrzucamy powietrze z przepony oraz przypinamy swoje ciało. Zgadza się? Także to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ odtworzyliśmy jak gdyby całe uderzenie, nie dociążając się w tym ruchu, który byłby dla nas później potrzebny jako ten precyzyjny. Okay? A więc co zrobiłem? Poddałem swoje ciało równoczesnej pracy, korzystałem z dużego obciążenia, bo będzie dużo większe obciążenie niż przed chwilą, angażowałem wszystkie funkcje, które są wykorzystywane w walce i co najważniejsze, miało to miejsce bez utraty techniki oraz bez utraty szybkości. A wręcz przeciwnie, mogłem tą szybkość jeszcze bardziej generować. A więc, jeżeli kolejnym razem zrobiłbym to ćwiczenie, a ty już wiesz, co ja chcę uzyskać, to zupełnie inna dla ciebie będzie wymowa teraz tego ćwiczenia. Zobacz. Ok? Co dalej? Teraz, jeżeli sobie przypomnimy wzór na siłę, który brzmi siła równa się masa razy przyspieszenie, to mogę do tego ćwiczenia podchodzić do budowania siły na dwa sposoby. Biorąc pod uwagę ten wzór na siłę. Pierwszy sposób to mogę zwiększać obciążenie, a więc mogę brać coraz większe odważniki. Drugi sposób to mogę tą wagę, którą już mam, wprowadzać w coraz większą prędkość. I co tutaj mogę robić? Mogę pracować jednorącz, mogę pracować oburącz, mogę zmieniać obciążenie, mogę wprowadzać drabiny siły. Okay? Mogę decydować teraz, czy będę chciał pracować nad układem mięśniowym, czy też nad układem nerwowym, ponieważ jeżeli będę chciał zwiększyć swoją wagę, to moja praca będzie wyglądała inaczej. Jeżeli będę chciał zostać w tej wadze, którą mam, no to oczywiście także moja praca będzie wyglądała inaczej. Także to, co dla nas jest ważne, to nie to, żeby po prostu wziąć odważnik czy jakiś ciężar i po prostu nim machać. Okay? To, co my chcemy, to chcemy tak dobierać ćwiczenia oraz tak dobierać rodzaj treningu, aby wykonanie końcowe tego miało czemuś służyć. Zgadza się? To nie może być po prostu machanie dla samego machania. Okay? Także muszą być te ćwiczenia dobierane konkretnie pod konkretny cel. I ja oczywiście posługuję się, jak wiecie, systemem Strong First, ponieważ jest to system, który niejako powstał ze sportów walki, on się wywodzi ze sportów walki, więc dla nas no, jest po prostu dedykowany. Zgadza się? Większość treningu posługujemy się odważnikami kettlebell, ale jest także praca ze sztangą oraz z oporami własnego ciała, okay? Czyli trening bez sprzętu. Ja osobiście jeszcze dorzucam do tego trening z gumami, okay? Rzucam ekspandery treningowe. Także jeżeli na przykład jesteś na etapie poszukiwania czegoś dla siebie, no to po prostu polecam to. To wszystko tytułem wstępu. Najważniejsze dla mnie w tym pierwszym odcinku jest to, abyśmy zrozumieli, że siła dla nas jest naprawdę bardzo ważna i że treningu siłowego nie należy się bać. Okay? Ponieważ dobrze przeprowadzony trening siłowy nie zabierze nam ani naszej dynamiki, ani naszej szybkości, ani nie będziemy mieć strat technicznych. Musimy tylko po prostu wiedzieć, jak nim się posługiwać. Okay?
Kolejny etap to oczywiście jest poznawanie nowych ćwiczeń, poszczególnych ćwiczeń oraz sposobów ich wykonania, ponieważ to ma bardzo kluczową rolę. Nie chodzi o to, żeby robić jak najwięcej bzdurnych ćwiczeń, tylko tych ćwiczeń, które rzeczywiście przekładają się na to, co później robimy w walce. A więc poznanie ćwiczeń, później adaptacja je pod swoje potrzeby treningowe. Oczywiście, żeby robić treningi dobre dla siebie lub dla osób, które trenujemy, potrzebujemy jeszcze dodatkowych informacji. Okay? Musimy wiedzieć, ile dana osoba ma innych treningów jeszcze w ciągu tygodnia. W ogóle ile czasu trenuje w ciągu tygodnia, czy to jest jeden trening dziennie, czy dwa treningi dziennie, ile ma treningów technicznych, ile ma treningów wytrzymałościowych, ile ma treningów związanych z szybkością. Okay? A więc, gdy zbierzemy te dane, to na podstawie tych informacji możemy przechodzić do budowania planów treningowych. Okay? Mając gotowy plan treningowy, możemy go adaptować bezpośrednio pod określoną osobę. I będę poruszał te wszystkie rzeczy w kolejnych odcinkach, jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to bardzo rozległy materiał. Okay? Na tyle rozległy, że ciężko jest po prostu wszystko dokładnie przedstawić w filmikach na YouTubie. Okay? To jest jakaś baza, jakaś zajawka, wstęp, ale no, tutaj trzeba się rozwijać i zasięgać wiedzy. I teraz, jeżeli ci rzeczywiście zależy wam nad tym, żeby kontynuować to dalej, jeżeli ten temat jest istotny, no to tak naprawdę najlepszą opcją na tą chwilę jest skontaktować się z instruktorem Strong First, okay? I zacząć z nim już przerabiać te rzeczy, ponieważ on ci ułoży trening bezpośrednio pod ciebie, okay? Także już te ćwiczenia zaczniesz sobie robić dużo wcześniej i będą one dostosowane pod twoje niejako potrzeby treningowe, ponieważ wszyscy jesteśmy różni i te potrzeby u wielu osób mogą się różnić. Natomiast ja tutaj mówię ogólnikowo i to jest ważne. A więc jeżeli ma ktoś chęć pogłębiać to, to polecam wejść na stronę strongfirst.pl i tam w dziale instruktorzy po prostu znajdź kogoś, kto jest w twojej miejscowości, instruktora, idź do niego i po prostu trenuj. Okay? Możesz też wziąć udział w szkoleniu. Będzie w Polsce teraz organizowane 24 czerwca po raz pierwszy w Polsce szkolenie Strong First Combat i będzie to szkolenie przeznaczone dla kadry instruktorskiej, dla zawodników oraz po prostu dla tych, którzy trenują sporty walki. Znajdziesz informacje o tym także na stronie strongfirst.pl w dziale kursy. Okay? Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Ja zresztą zawsze powtarzam takie zdanie, że nie wszystko możesz wiedzieć i nie wszystko musisz wiedzieć od razu, ale musisz wiedzieć, gdzie to znaleźć. Okay? Także dziękuję i pozdrawiam.